I zobaczymy wycenę tego samego mieszkania, ale wycenę w tysiącach dolarów, w tysiącach euro, w uncjach złota i w tysiącach franków szwajcarskich. I proszę zobaczyć, jak spadło między 2007 a 2012-13, jak spadły wyceny. To były spadki wycen rzędu w złocie z 4, 4,5 do poniżej 1,5, czyli trzykrotne. Mówiąc inaczej, 66% wyceny w złocie spadły w mieszkania. Staniały gwałtownie, co oczywiście zmieniło natychmiast relacje kosztów zakupu do możliwego uzyskania najmu i stworzyło tą niebywałą okazję pokoleniową na kupienie tanich mieszkań. To, co wszystkich najbardziej interesuje, czyli cena, jest może ma najmniej istotna w sumie dla kogoś, kto chce uzyskiwać długoterminowe zyski z najmu, bo jego interesuje relacja ceny do możliwości uzyskania zysku z wynajmowania mieszkania. Natomiast w roku 2019 nie tylko w Polsce zaszła fundamentalna zmiana. Pierwszy raz od dziesięcioleci wyszliśmy w okres ujemnych stóp procentowych. No i to musiało wywołać inflację. Było dla mnie bardzo oczywiste. Więc te wzrosty, które obserwujemy wycen nominalnych nieruchomości, to są wzrosty pozorne. One przyspieszyły 18-19 rok, tak jak przyspieszyła ta różnica pomiędzy inflacją a stopami referencyjnymi, czyli jak się pojawiły silnie ujemne stopy procentowe na rynkach walutowych. I to trzeba bardzo dobrze zrozumieć. Proszę się nie podniecać wycenami w złotówce. Mogą być nieruchomości niedługo po 50 tysięcy za metr kwadratowy. Pytanie brzmi, po ile będzie złoto? Bo relacja pomiędzy ceną złota, ceną nieruchomości, ceną ziemi, ceną miesięcznej pensji, ceną żywności na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat jest stała. Cześć, witam Cię u mnie na kanale, na którym rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Dzisiejszym gościem jest Ryszard Jaszczyński. Witam Panie Ryszardzie. Dzień dobry, serdecznie witam pana, witam państwa. Pan Ryszard jest dla mnie, można powiedzieć, swego rodzaju mentorem. Jest autorem książek Droga do zamożności oraz Tajemnice pieniądza. Szczególnie ta druga lektura dla mnie osobiście jest jedną z najbardziej wartościowych książek, jakie przeczytałem w całym swoim życiu. Także zachęcam Was do lektury tych książek. Jest dla mnie, pan Ryszard jest dla mnie mentorem, między innymi z tego powodu, że ma tak ogromną wiedzę związaną z cyklami koniunkturalnymi, z aktywami. Dość powiedzieć o tym, że w książce Tajemnice pieniądza opisał pieniądze, odkąd w zasadzie są pierwsze dane historyczne, że one istniały, gdzieś tam te dane są spisane, aż do czasów współczesnych. W międzyczasie były omówione, tak jak wspomniałem, cykle koniunkturalne, upadki pieniądzów fiducjarnych, jak to wszystko miało się do złota. Także ogromne spektrum wiedzy, doświadczenia spisanego na papier. A dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie oczywiście o nieruchomościach, o tym, co się działo, ale też chciałbym wyciągnąć od pana Ryszarda taką predykcję tego, co będzie działo się w przyszłości. Zanim jednak do tego dojdziemy, chciałbym, żebyście wiedzieli, że pan Ryszard zupełnie świadomie kupował nieruchomości w 2013-2014 roku, ponieważ wiedział, że to jest dołek na rynku nieruchomości. Więc, panie Ryszardzie, zaczynając, pierwsze pytanie do pana. Osoba, która przeczytała obydwie książki, to jest osoba, która gdzieś tam też w jakimś sensie układa swój portfel inwestycyjny. Czy może pan odpowiedzieć, jak taki portfel wyglądałby, jeżeli ktoś po prostu przeczytał i chciał zastosować tą wiedzę w praktyce? No pewnie każdy miałby inny, ale pewne ogólne jakby zasady by się powtórzyły, tak myślę, czy powiedzmy rozkład tego portfela byłby w miarę powtarzalny. Kierując się doświadczeniem, pewnymi wskazówkami, które rynek nam dostarczał, ja taki portfel zbudowałem, on się dosyć dobrze broni, bardzo dobrze się broni, a więc w zasadzie chyba jest
zbliżony do portfela optymalnego. No tak jak Pan wspomniał, króciutko, żeby nie zanudzać Państwa, szczególnie, że to już jest historia, więc niewiele z tego wynika dla dzisiejszego, powiedzmy, słuchacza. Jakby Pan pokazał ten pierwszy slajd, który tam Panu podesłałem do ilustrowania, jeden wcześniej, to mamy, może on jest mało czytelny, ale to mamy ceny za metr kwadratowy na Mokotowie aktualizowane do trzeciego kwartału tego roku. Oczywiście cena metra kwadratowego w różnych miastach, w różnych dzielnicach, w różnych budynkach, nawet w tej samej dzielnicy się różni. No, każdy to wie, nie ma co tutaj się rozwodzić. Ponieważ akurat to mieszkanie mam od bardzo dawna, już ma 20 kilka lat go, to miałem historyczne dane, to kontynuuję po prostu badanie tego, tworzenie tego wykresu. Ono mi daje pewien przegląd, jest to pewien model rynku, można powiedzieć. Zastrzegam się, że tak jak każdy wie, najważniejsze w nieruchomościach to jest lokalizacja, więc to pewnie może w różnych miastach, czy w różnych dzielnicach, czy wyglądać nieco inaczej, chociaż ogólne zasady są istotne. Tu jest ważna rzecz, która na tym wykresie jest mało widoczna, ona będzie lepiej widoczna za chwilkę, że po tym kryzysie 2007-2008 był kilkuletni okres spadków cen nieruchomości. Ja czekałem wtedy z przygotowaną kasą. Ona tam leżała na jakichś lokatach, ja już nawet nie bardzo pamiętam dokładnie. I w 2013 w ciągu półtora roku skupiłem portfel mieszkań, dlatego że wydawało mi się, że cenowo jest to bardzo korzystny okres. To zresztą opisałem w książce Droga do Zamożności, trochę powtórzyłem też w tajemnicach, że da się to zrobić, czyli da się określić moment, kiedy jest już na rynku wystarczająco tanio, żeby zwiększać, czy otwierać, czy budować portfel nieruchomości na wynajem. Taki wskaźnik podstawowy, też szeroko dyskutowany w Drodze do Zamożności, to jest relacja poziomu dochodu, który jest do uzyskania z najmu. I w szczycie 2007 to były w granicach 2% możliwy zysk z najmu przy lokatach dochodzących do 10%, a w 2013 to się odwróciło. Z lokat były 2% możliwości zarobienia odsetek, a teoretycznie przeliczone przeze mnie możliwości najmu sięgały 5, 6 i wyżej. No więc wtedy przełożyłem cały kapitał dostępny, płynny na rynek nieruchomości. Tak jak mówię, to jest historia. Trzeba się kierować tym współczynnikiem relacji cen, możliwości najmu do kosztu nabycia, do wartości. On nam pokazuje, kiedy nieruchomości są drogie, a kiedy są tanie. I jeszcze możemy następny slajd rzucić, ten kolejny. Usunę z niego złotówki i zobaczymy wycenę tego samego mieszkania, ale wycenę w tysiącach dolarów, w tysiącach euro, w uncjach złota i w tysiącach franków szwajcarskich. Proszę zwrócić uwagę, że doszliśmy w uncjach do 4,50, w tysiącach franków też do 4000 franków, podobnie było w dolarach. Tam euro było troszeczkę niżej, bo 2,5 tysiąca. I proszę zobaczyć, jak spadło między 2007 a 2012-2013, jak spadły wyceny. To były spadki wycen rzędu w złocie z 4, 4,5 do poniżej 1,5, czyli trzykrotne. Mówiąc inaczej, 66% wyceny w złocie spadły w mieszkania. Staniały gwałtownie. Co oczywiście zmieniło natychmiast relacje kosztów zakupu do możliwego uzyskania najmu i stworzyło tą niebywałą okazję pokoleniową na kupienie tanich mieszkań. Oczywiście rynek nieruchomości istniał zawsze, tysiące lat, będzie istniał, więc on będzie tylko oscylował pomiędzy dużą opłacalnością a niewielką opłacalnością. To, co wszystkich najbardziej interesuje, czyli cena, jest może ma najmniej istotna w sumie dla kogoś, kto chce uzyskiwać długoterminowe zyski z najmu, bo
Jego interesuje relacja ceny do możliwości uzyskania zysku z wynajmowania mieszkania. To jest kluczowy wskaźnik. Żeby się nie rozwodzić nad tym, bo każdy jakąś tam historię ma, kto się interesuje nieruchomościami i sporą wiedzę, to może spróbujmy przelecieć na następny slajd. Jeszcze co do złota, to się może bardzo przydać komuś, kto chce zainwestować, czy chce akumulować złoto. Złoto jest w stałej korelacji między pensją. Ja biorę tą pensję GUS-owską średnio z 10 tam, z przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób. Ona mi się wydaje najbardziej jakoś taka miarodajna. I proszę zwrócić uwagę, że są okresy, kiedy ta pensja jest jakby wyżej wyceniana niż uncja złota. Wtedy złoto jest bardzo tanie. No i odwrotnie, są momenty, kiedy to złoto jest o 50-60% droższe niż ta pensja, i wtedy jest złoto bardzo drogie. Złoto się oczywiście kupuje na zawsze, to jest zasób taki na czarną godzinę, tak to nazwijmy. Więc super okresy na kupowanie złota to były tak jak i nieruchomości po tym wielkim kryzysie 2013-14. Powtórzył się ten okres 18-19 w zasadzie. I to była moja jakby kolejna inwestycja, bo jak się powiedzmy zapakowałem w te nieruchomości, to napływały przychody. Trzeba było coś z tym zrobić i to był świetny okres i tam w latach 17-18 zakupiłem sobie żelazną powiedzmy zapasik złota na czarną godzinę, co się bardzo przydało przy tych chałupcach wojennych w tym roku. Mówiąc inaczej, na nieruchomościach, jakby pan cofnął jeszcze na chwileczkę tamten slajd do tyłu, jeszcze do pierwszego, jeszcze wyżej. Proszę zwrócić uwagę, że w ciągu ostatniego roku mieliśmy dosyć silny wzrost cen, mimo wszystko. Chociaż teraz głośno się mówi, że będą ceny spadać, że już spadają, pewnie tak. Trudno to jest jakoś zweryfikować mi w tej chwili precyzyjnie. Natomiast mieliśmy bardzo silny trend między rokiem 2019 a połową roku 2022, sięgający kilkunastu procent rocznie. No jedźmy dalej do czwartego slajdu teraz. I to bym chciał podkreślić, co tu się wydarzyło w roku 2019. Strzałeczkę niebieską widać na ekranie. Ponieważ zawsze historycznie w Polsce i też w wielu innych państwach stopy referencyjne były wyższe niż inflacja, czyli były powiedzmy dodatnie realne stopy procentowe, to na rynku odbywała się konkurowanie. Czy mamy pieniądze na lokatach, czy trzymamy pieniądze w inwestycjach giełdowych, czy trzymamy pieniądze w inwestycjach nieruchomości. Tam płyną pieniądze, gdzie był największy zysk. Czyli gdzie te zwroty z kapitału były najwyższe. Proszę zwrócić uwagę, że przez dziesięciolecia ten wykres jest oczywiście tam tylko w jakimś przedziale czasowym, ale do roku, w zasadzie do roku 2019, zawsze ta stopa referencyjna była wyższa niż rzeczywista, czy inflacja mierzona wskaźnikiem Consumer Price Index, czyli tych średnich cen, powiedzmy, konsumpcyjnych. I to był zdrowy układ. Natomiast w roku 2019, nie tylko w Polsce, zaszła fundamentalna zmiana. Pierwszy raz od dziesięcioleci wyszliśmy w okres ujemnych stóp procentowych. No i to musiało wywołać inflację. Było dla mnie bardzo oczywiste. Jak tylko zobaczyłem to zjawisko, czy zauważyłem ten wystrzał, natychmiast zacząłem się zabezpieczać przed okresem nadchodzącej inflacji. Mówimy tutaj o roku 2019. Ja mówiłem o tym i na zbiórku w jesieni 2019 i w lutym 2020, jeszcze przed pandemią, że jest konieczność ochrony przed nadchodzącą inflacją, bo ten proces narastał i namawiałem do kupna obligacji indeksowanych inflacją, czy 10-letnich, czy 4-letnich. Ja akurat kupowałem 4-latki. I one mają w tej chwili rentowności w granicach 18-19%. Te ostatnie transze może nawet przekroczą 20%, nie wiemy. Ja kupowałem tam co miesiąc przez jakiś dłuższy okres czasu, więc kolejne te transze mają coraz wyższe oprocentowania. W tej chwili już przekraczają chyba 19-50%, tak mi się wydaje.
Zobaczymy odczyty grudniowe, styczniowe, lutowe, marcowe. Ma być tam wystrzał tej inflacji, więc może bardzo możliwe, że przekroczą rentowności z obligacji 20%. Czyli tak, kupiliśmy nieruchomości na dołku i siedzimy na nich do dzisiaj. Kupiliśmy złoto bardzo tanio i zarobiliśmy na tym złocie ponad 100%. Zajęliśmy dużą pozycję gotówkową w obligacjach indeksowanych inflacją, które przynoszą w tej chwili kilkunastoprocentowe dochody. No więc to są takie chociażby trzy pierwsze z brzegu moje inwestycje. Niekoniecznie moje, bo ja o tym powszechnie mówiłem, zachęcałem uczestników ASBiRO do powielania niejako tych inwestycji. No i w ten sposób się uzyskuje tą wolność finansową, czy żyje się z dochodów ze swoich inwestycji. To wszystko jest długi termin, to nie są, wie pan, spekulacje na tydzień, jakieś szaleństwa, tylko to są spokojne przesuwania kapitału w obszar o najwyższej możliwej do uzyskania w danej chwili rentowności. Panie Ryszardzie, ja tylko tutaj dopowiem, że jak były pierwsze lockdowny i w mediach było słychać o tym, że dalej, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, no to czarne chmury nad rynkiem nieruchomości się zbierają, że raczej ceny będą spadać. To był gdzieś, powiedzmy, pierwsza połowa 2020 roku i ja doskonale pamiętam, jak pisał pan w Tajemnicach Pieniądza o takich, no wiadomo, o cyklach koniunkturalnych, ale w kontekście do złota odnosił pan tą cenę nieruchomości, kiedy jest dobry moment na wejście, kiedy jest dobry moment na sprzedaż. I 2020 rok to był rok, można powiedzieć, między 6 a 7 rok wzrostów. Z tego, co pamiętam, pisał pan w książce, że te cykle koniunkturalne na rynkach nieruchomości trwają dłużej niż 7 i 8 lat. I zmierzam do tego, że odbyliśmy ze znajomymi taką rozmowę, w której każdy z nas był po lekturze pana książek i zgodnie doszliśmy do tego, że prawdopodobnie to, co mówią media, no to jest, będzie, no, mija się z tym, co się wydarzy dalej na nieruchomościach, że to pan, patrząc z punktu widzenia pana doświadczenia, ma rację i że dalej rynek nieruchomości będzie raczej rósł niż gdzieś tam spadł, jeżeli chodzi o ceny. No i dokładnie to się wydarzyło, tak? Pomimo tego, że media wieszczyły koniec rynku nieruchomości, no to okazało się, że lata 2020 i można powiedzieć koniec 2021 to był okres, w którym ceny mieszkań zdecydowanie doświadczyły największych wzrostów. Co przewidział pan, można powiedzieć, w książce, do której jeszcze raz wszystkich czytelników zachęcam? Chciałbym tylko drobną uwagę. Proszę cofnąć jeszcze jeden slajd do tyłu, żeby to wyjaśnić precyzyjnie. Te wzrosty, które tu złotówka jest usunięta jako pieniądz najmniej, powiedzmy, stabilny z tych wszystkich elementów. Proszę zwrócić uwagę, że mamy wzrosty cen nieruchomości, czy mieliśmy w dolarze wyceniane, i to spore, z 2 do 3,30. Mieliśmy w euro z około 1,70 do prawie 3. Mieliśmy we franku szwajcarskim z poniżej 2 do powyżej 3, ale w złocie nie mieliśmy. Inaczej mówiąc, w cudzysłowie, prawdziwa, realna wycena, albo inaczej wartość nieruchomości, no co jest najbardziej stabilne? No złoto na przestrzeni historycznej nie rośnie, stoi, nie rośnie. Mało tego, można powiedzieć, że od szczytu spadła i to spadła z 4,5 do okolic 1,5 i teraz waha się między 1,5 a 2 uncje złota. To jest ta zielona linia. Więc te wzrosty, które obserwujemy wycen nominalnych nieruchomości, to są wzrosty pozorne. One przyśpieszyły 18-19 rok, tak jak przyspieszyła ta różnica pomiędzy inflacją a stopami referencyjnymi, czyli jak się pojawiły silnie ujemne stopy procentowe na rynkach walutowych. I to trzeba bardzo dobrze zrozumieć. Proszę się nie podniecać wycenami w złotówce. Mogą być nieruchomości niedługo po 50 tysięcy za metr kwadratowy. Pytanie brzmi, po ile będzie złoto? Bo relacja pomiędzy ceną złota,
ceną nieruchomości, ceną ziemi, ceną miesięcznej pensji, ceną żywności na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat jest stała. Jest stała. To jest związane z kosztem uzyskania. Jeżeli coś się robi bardzo drogie, to wszyscy się rzucają w ten obszar. Relatywnie powoduje wzrost produkcji, a więc spadek ceny. I ta relacja oscyluje w niewielkim stopniu. Proszę sobie wyobrazić, że jak liczę to od, no nie chcę powiedzieć, że od 2000 lat przed naszą erą, ale tak mniej więcej sięgają pierwsze możliwości wyceny w zwierzętach, czyli w bykach świątynnych uncji złota, to do dzisiaj jest stała. Klasyka, no, co tu dużo mówić. 8 prosiaków to jest, wartość 8 świnek to jest, proszę pana, uncja złota. Wczoraj sprawdziłem przed tym dzisiejszym spotkaniem. Taka świnka to czytałem o tym w pana książce, tak. 110 kilo waży. Cena jest około 9,920. 110 razy 9,20, prosty rachunek, to jest 1000 zł. 8 świnek to jest 8000 zł. A uncja według cen spot, ja nie mówię o detalu gdzieś tam w jakichś kantorach, tylko cena złota na giełdzie angielskiej wyrażona w dolarach razy koszt dolara wyrażony w złotówkach. To jest dokładnie 8000 zł. To nawet nie ma 3% różnicy. Czyli mówiąc inaczej, no tak, to mieszkanie, które pan kupił za powiedzmy 2 uncje złota, mógł pan kupić za 16 świnek metr kwadratowy. I do dzisiaj, jakby pan sprzedał, to pan 16 świnek kupi. Więc nie wzrosło. Dlaczego ta uncja złota i te świnki i to mieszkanie i ta pensja jest tak ważne? No bo tu chodzi o budowę naszych zasobów w długim terminie. Wycena ich w złotówkach, ja przeżyłem okresy hiperinflacji, denominacji, to w ogóle nie da się porównać cen sprzed 40 lat z dzisiejszymi cenami. I tak samo jest w dolarze zresztą. I w innych walutach. Nie wspomnę o takich jakichś tam tureckich, prawda, walutach, czy wenezuelskich, bo to w ogóle jest kosmos. To jest ważne w tym sensie, w cudzysłowie, że przeciętny człowiek za tą pensję, te dzisiejsze 8, 6 z hakiem, 8 z hakiem, powiedzmy 6 chyba, 6600 chyba jest w tej chwili ostatnia średnia, 6000 chyba, 671,90, mogę się mylić, wczoraj podali. No więc za te pieniądze w zasadzie ten miesiąc powinien z żoną przeżyć. No. W miarę. Może nie ma szału, ale też nie głoduje się, prawda? I jeżeli teraz mamy, mówiąc krótko, jak żyjemy za uncję złota miesięcznie, czy za te pieniądze jesteśmy w stanie zapewnić opiekę bardzo starej mamie, pielęgniarską opiekę, to te ceny mniej więcej cały czas są stałe. Tak, chciałem zadać pytanie, no bo gdy rozmawialiśmy w kuluarach, wspominał pan o jednym z moich filmów, który się nazywa tam Trzeci Kwartał, Rynek Nieruchomości do piachu, czyli tam Rest in Peace, spoczywaj w pokoju, taki był gdzieś tytuł. I ja tam wspomniałem o tym, że ceny nieruchomości no, nie bronią się już przed inflacją i że to nie jest wcale dobra inwestycja gdzieś tam, patrząc z perspektywy ostatnich lat, ostatniego roku. I pan wspomniał, że tak wcale do końca nie jest, że nie zgadza się z moimi słowami. Czy możemy wrócić do tego, proszę? Proszę zobaczyć tą krzywą fioletową. Ona jest zaupdatowana do końca trzeciego kwartału 2022 według indeksów tam oto dom, czy ja już nie pamiętam dokładnie, ale w miarę jest ona realistyczna. No i cofnijmy się o rok, czyli jak jesteśmy trzeci kwartał 2022, spróbujmy zobaczyć trzeci kwartał 2021. To ta fioletowa krzywa spada czy rośnie? No rośnie. My nie antycypujmy do przodu, my antycypujmy na podstawie faktów. Fakty są takie, że za ostatni rok ceny nieruchomości, jeśli ja tu dobrze dostrzegam, to wzrosły z granic tam z, powiedzmy z 12,5, z 13 pod 14,5. No może nie jest to jakiś super, hiper wzrost, ale jednak jest duży. Może jedźmy do przodu z tymi slajdami, bo ja boję się, że się będziemy bardzo rozwodzić. Tutaj jeszcze jest, a propos tych obligacji, proszę zwrócić uwagę, ja kupowałem w drugiej połowie 2019 roku do pierwszej połowy pierwszego kwartału 2020 obligacje. Proszę zwrócić uwagę, tam jest taka niebieska linia, już płynęły pieniądze na rynek obligacji. Wtedy.
później płynęły cały czas w 2021 roku. Wyszczał mieliśmy teraz ostatnio. Wyraźnie pieniądze płyną do rynku obligacji, chociaż ostatnie przez 4 miesiące spadały. Po lewej stronie jest oś, to są miliardy złotych. Proszę pamiętać, że na rynek nieruchomości rocznie płynie około 60-70 miliardów złotych w tych szczytowych okresach. Czyli płynie miesięcznie 5 miliardów złotych. A tu napłynęło 14 miliardów złotych. 10, 6. Czyli tylko te 3 miesiące zabrały raz, 2, 3, 4, 5, 6 miesięcy zabrały napływu w rynek nieruchomości. Przejdźmy do następnych slajdów. Jeszcze, ponieważ mam jeszcze jedną inwestycję, zapomniałem o niej wspomnieć, to tylko króciuteńko. Proszę zwrócić uwagę, jak w 2020 roku była na franku szwajcarskim deflacja i następny slajd, a jednocześnie na rynku polskim była już inflacja 4,3, czyli zderzenie inflacyjnej złotówki z deflacyjnym frankiem, czym się musiało skończyć? No, wyceną rosnącą, silnie rosnącą wyceną franka do złotówki. Ja kupowałem franki, wszystkim mówiłem, kupujcie, poniżej 4 zł. Dzisiaj jest chyba tam 4,60, coś takiego. No więc to jest też kolejna, po prostu rynek wysyła od czasu do czasu bardzo wyraźne sygnały, gdzie będą pieniądze napływały. Ale nie przeciągajmy, jedźmy dalej, bo czas leci, a my jesteśmy w lesie. A jest tyle ciekawych tematów jeszcze. Skokowa zmiana cen nominalnych nieruchomości w Polsce. Proszę zwrócić uwagę znowu, kiedy się to stało. To się stało w zasadzie w sierpniu 2021, czyli po pandemii, ale przed wojną. Dlaczego się tak stało? Polacy antycypowali skokowy wzrost inflacji w Polsce. Wtedy pierwszy raz się pojawiły ostrzeżenia, że inflacja w Polsce będzie rosła. I zaczął się masowy napływ wolnych środków do nieruchomości między sierpniem 21 a lutym 22. No luty 22 się zatrzymał z wiadomych powodów. Gdyby nie było tych wiadomych powodów, czyli agresji na Ukrainę, to nie można wykluczyć, że ten wzrost nie byłby kontynuowany kosztem obligacji na przykład, ale został złamany z prostych przyczyn, ze strachu. No bo jaka jest wycena nieruchomości w Kijowie, w Chersoniu albo na Krymie, to chyba każdy jest świadomy, co tam się wydarzyło, prawda, z cenami nieruchomości. Podobna groźba pojawiła się w Polsce i to natychmiast wychłodziło ochoty do zakupów mieszkań jako trudno zbywalnych aktywów. Na rzecz płynnych, łatwiejszych do wywiezienia aktywów typu złoto, franki, dolary. Wystrzał był widoczny, to wszyscy to wiedzą, to nie ma co tego opowiadać. Jedźmy dalej. W tym czasie jeszcze alternatywnie, bo pan tam mówił, że się słabo bronią. Ja uważam, że nieruchomości rok do roku wzrosły jakieś 5-6% i renta jest w dalszym ciągu też jeszcze nawet wzrosła, jest 5-6-7%, czyli 10 powiedzmy do przodu, co tracimy w relacji do CPI, nie ulega żadnej wątpliwości, ale proszę sobie zobaczyć, jak stracili posiadacze akcji do CPI. Tam spadki osiągnęły 40%, plus 20% inflacji, to mówimy o połowie majątku, którą trzeba było oddać. A posiadacze Bitcoina, no to sami sobie państwo proszę dopowiedzcie. Czyli z tych aktywów dostępnych świetnie obroniło się złoto, świetnie obroniły się franki szwajcarskie, świetnie obroniły się obligacje indeksowane inflacją, chociaż realna strata tam jest też około 10% składana, no tak to wygląda. Natomiast całkiem dobrze się obronił rynek nieruchomości, natomiast fatalnie obroniły się aktywa czysto spekulacyjne, czyli Bitcoin, czyli indeksy giełdowe. To nie jest tylko dotyczy WIG-u, to dotyczy wielu indeksów na świecie, nawet i amerykańskich. Jedźmy dalej do następnego slajdu. I tu jest klucz do rozwiązywania tej łamigłówki. Co, kiedy? Jak się zmieniają przepływy kapitałów w funkcji zmian cyklicznych rynku?
Ten cykl się ciągle powtarza, to jest po prostu, no tak to działa, to jest oczywiście niezwykłe uproszczenie. Jak można coś tak złożonego jak gospodarka przedstawić na płaskim, kołowym wykresie, prawda? Więc proszę sobie uświadomić, jak jest to daleko idący skrót myślowy. Ale to wystarczająca jest ta wiedza do całkiem korzystnego przetrzymywania różnych okresów i inwestowania w innych okresach. Maksimum tempa wzrostu PKB osiągnęliśmy już, mamy za sobą, to jest jasne. Jesteśmy w fazie inflacyjnej, to jest też jasne. Cały czas inflacja rośnie na świecie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. No powiedzmy jeszcze rośnie, bo są pierwsze objawy, że będzie wolniej rosła. Czyli jesteśmy w fazie gotówkowej. Nie wolno posiadać nic innego poza substytutem gotówki. Może inaczej, nie wolno. Kapitał płynie w gotówkę, a w zasadzie w jej substytuty, czyli w waluty mocniejsze niż lokalne, w obligacje indeksowane inflacją i w złoto. Ucieka z kolei z aktywów, które w kryzysach się źle sprawdzają, czyli z wszystkich spekulacyjnych aktywów, z rynku giełdowego, to co się stało na tych fangach, to przecież są stratki idące w biliony dolarów z rynku, bo uciekło. To jeszcze o tym będziemy mówić później. Natomiast powoli się zbliżamy do fazy dezinflacyjnej, fazy spowolnienia gospodarczego, czyli wzrost gospodarki dalej będzie spadał lub będzie się utrzymywał na bardzo niskim poziomie, mówimy tu o PKB. Natomiast już tempo inflacji nie będzie tak rosło. Proszę zwrócić uwagę, że ta niebieska strzałka przechodzi w czarną i ten punkt jest opisany maksimum tempa wzrostu inflacji. I ten okres prawdopodobnie w Stanach mamy za sobą, a w Polsce się do niego gwałtownie zbliżamy. Zaczęły się pierwsze spadki PPI, czyli Producer Price Indicator. I chodzi o to, że już producenci odczuwają, że spowolniły wzrosty cen. Jeżeli się na wiosnę jakaś sytuacja wyłagodzi, chociaż trochę z Ukrainą na przykład, z dostępem do surowców, do energii, to się może okazać, że będziemy w bardzo silnej fazie dezinflacyjnej, może nawet w niektórych obszarach w fazie deflacyjnej. W fazie deflacyjnej, czyli ceny będą spadały rok do roku. W zasadzie to obserwujemy już na surowcach, obserwujemy to na żywności, na indeksie żywności światowej, on spadł od szczytów. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, jak szybki będzie ten spadek. I w tym momencie proszę zobaczyć, że jest obszar czarny, jako kapitał tam płynie, czyli są to obligacje, ale już nie indeksowane inflacją, tylko obligacje o stałej stopie. Chodzi o to, że te obligacje o stałej stopie są bardzo nisko wyceniane, w granicach 60%, 70% polskie obligacje są wyceniane. Co daje rentowność 9, 8, 7, teraz chyba jest gdzieś z hakiem. I ta rentowność, gdyby spadła inflacja do 3, 4, to ta rentowność będzie wtedy powiedzmy 3 czy 4, a więc cena tych obligacji pójdzie w górę o kilkadziesiąt procent. To są złożone zjawiska, to nie pora i nie czas tu je opisywać. Natomiast ten okres powoli chyba w niego wchodzimy. Natomiast jak osiągniemy minimum tempa wzrostu PKB, czyli będziemy powiedzmy na minus 2 w Polsce, no strzelam, bo może nie będzie aż tak źle, koło minus pół w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku, a może też nie osiągnie takich niskich poziomów i zacznie nie troszeczkę chociaż tylko rosnąć od tego minimum, to pieniądze popłyną w rynek akcji. Bo już będzie spadająca inflacja, zaczną się przemyśliwania o spadku stóp, i pieniądze popłyną w rynek akcji. I to będzie kolejna faza. Już pieniądze zaczynają płynąć w rynek akcji, co było widać od połowy października, teraz do końca listopada na polskich indeksach. Wzrost o 30% dużych spółek. To musiał spowodować kapitał zagraniczny. Szczególnie, że dolar się osłabił, a więc słabnący dolar zawsze jest świetnym wskaźnikiem wzrostów na rynkach rozwijających się. Teraz pewnie będzie z tego korekta, może nawet będzie test tego dołka, który był w październiku, ale jedno jest oczywiste dla mnie, już to robię.
pora lokować kapitał na rynku akcyjnym. Ostrożnie, bez hura optymizmu, bo to jeszcze może różnie być. Cykicina trwa średnio 4 lata, powiedzmy, w zaokrągleniu. Dołek powinien wypaść w pierwszym kwartale przyszłego roku, może się przeciągnąć do trzeciego kwartału przyszłego roku. Może nawet, powiedzmy, jeszcze dalej, trudno mi to powiedzieć, to jest zgaduś z gadula, ale jak ten dołek osiągniemy, to zobaczymy kontynuację silnych wzrostów na rynkach akcyjnych, w tym pewnie na rynku polskim. Jedźmy dalej. Jeżeli jesteśmy w momencie, kiedy teraz ten moment to jest, żeby trzymać pieniądze w gotówce. Z jednej strony trzymamy w gotówce, ale z drugiej strony cały czas obrywamy w formie, znaczy obrywamy inflacją, tak? Pan wspomniał o tym, że tak, można trzymać pieniądze w gotówce lub trzymać pieniądze w obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją. Natomiast tego typu obligacje trzeba było wcześniej gdzieś tam nabyć. Czy są jakieś rady dla osób, które mogą trzymać pieniądze w gotówce, ale już nie załapały się na te obligacje indeksowane inflacją? Czy one dalej powinny trzymać w gotówce te pieniądze? Mam na to świetną radę. Proszę przeczytać moje dwie książki i w przyszłym cyklu już będziecie z wyprzedzeniem wiedzieli, co trzeba robić. No niestety brak wiedzy kosztuje. Brak wiedzy kosztuje. Ja uważam, że z inflacją nikt nie jest w stanie wygrać poza niektórymi ludźmi o dużej wiedzy, bardzo dużej wiedzy. Zaraz podam przykład, który do łez doprowadzi współczesnych ludzi posiadających gotówkę. Do łez ich doprowadzi. Jak, co wiedza umożliwia zrobienia, znaczy jak mając wiedzę można zarabiać na inflacji. Niestety trzeba wykonywać ruchy wyprzedzające, to znaczy trzeba płynąć tam, gdzie płynie gotówka w danym momencie. Każdy wie, gdzie płynęła. Nawet niektórzy wiedzą, gdzie płynie. Ale prawdziwe pytanie, odpowiedź, która niesie z sobą zyski, to jest, gdzie popłynie gotówka. I na samym początku, tam rozpoczęcia napływu gotówki w te obszary, trzeba tam właśnie wchodzić. I wtedy się jest w tej grupie ludzi, którzy zyskują na wzroście wycen danego aktywa. No prawo popytu i podaży. Jeżeli gotówka nie płynie, a towar jest, to cena towaru musi spaść. Jeżeli gotówka popłynie dopiero w dany obszar, a towar na razie jest jak jest po jakiejś cenie, to cena tego towaru musi wzrosnąć. Czy to będą obligacje, czy to będą akcje, czy to będzie złoto, czy to będą waluty, czy to będzie ziemia, orna, czy nieruchomości, to wszystko jedno. W matematycznym punkcie. A teraz powiem coś, co zmrozi, tak jak mówię, dzisiejszych posiadaczy gotówki. Którzy, ja znam tych ludzi, oni siedzą biedni, drapią się w głowę. Ja nie mam gotówki. Ja nie mam w ogóle gotówki. Może mam, ja wiem, 4000. Ja mam ekwiwalenty gotówki, czyli w razie czego sprzedam franki szwajcarskie, czy wyjdę z obligacji i uzyskam dostęp do gotówki. Ale jako takich pieniędzy na rachunku to ja nie mam. Większych kwot. Pytanie było w 2019, do mnie jeden z przedsiębiorców się zwrócił z takim pytaniem. Kupuję siedzibę firmy, mam nadpłynność w firmie. Może ją kupić za gotówkę w zasadzie, a może wziąć kredyt na stałą stopę, tam na 8 czy 10 lat, ja nie pamiętam tej rozmowy, bo ona była luźna dosyć. Tam chyba było w okolicach 4%. I się mnie pytał, co ma zrobić. Ja mówię, weź kredyt. Oczywiście, że kup mi na kredyt. A za te nadwyżki kup dolary. I tak zrobił. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj płaci ratę złotówka, które straciły od tego czasu 30% czy 40% wartości, czyli płaci słabym pieniądzem, sprzedając dolary, które kupował tam po 3 z hakiem, a są po prawie 5. Rozumiemy już, jak można wykorzystać fazę ujemnych stóp procentowych. Tylko, że to jest gracz, to był człowiek przygotowany. Może nie gracz, to złe słowo, inwestor, przygotowany, antycypujący nadchodzące wydarzenia. Jakby pan
podjechał 3 slajdy do przodu. My mamy w tej chwili inflację w granicach powiedzmy 18, stopy w granicach niecałe 7, czyli mamy realną stopę procentową minus 11. Zgadza się? Wszyscy posiadacze kredytu mają ujemne oprocentowanie tych kredytów. No co tu dużo gadać? Jest tylko problem z płynnością, ponieważ wzrosły raty, to jest kłopot z płynnością. Ale gdyby przedsiębiorca zwiększał zyski tak, jak rośnie inflacja, to płaciłby coraz tańszym pieniądzem te tamte stare raty, prawda? Czyli jest to złoty okres dla ludzi posiadających kredyty, złoty okres do spłacania kredytu, pod warunkiem, że mają płynność, czyli albo bieżące dochody, albo zgromadzone ekwiwalenty gotówki. Padło pytanie, co się będzie działo na rynku nieruchomości w dłuższej perspektywie. No, trzeba korzystać z wiedzy pokoleniowej. Po zakończeniu wojny 30-letniej przed Holandią pojawił się cudowny okres Niderlandy. Rosły w potęgę, zbudowały flotę, uniezależniły się od Hiszpanii, no nawet były posiadaczami Manhattanu, prawda? Nowy Amsterdam się to nazywało. Amsterdam był centrum finansowym i handlowym tamtejszego świata. Mówimy tu o okresie po pokoju westfalskim, czyli od 1648, powiedzmy 1650 roku. I tu takich trzech naukowców zadało sobie trud i sprawdziło dokumenty z tamtych lat dostępne w Holandii i narysowało długoterminowy, ile to lat? 350 lat, 355 lat narysowało wykres cen nieruchomości w Amsterdamie i naniosło na to tą przerywaną linię jako Real Rent Index, czyli jaki był indeks ceny najmu, czyli mówiąc krótko zysk procentowy z posiadania nieruchomości. To odniesiono do 100 w roku 1650 i co warto z tego rysunku zauważyć? Że te ceny w zasadzie stoją w długim terminie. Przy czym oscylują od 200, to są szczyty cenowe, do około poniżej 50, to są długoterminowe dołki cenowe. To jest bardzo dużo, bo to jest 8 do 1, tak? 2 przez 5, no 4 do 1, ale tam jak jest dołek powiedzmy przy 30, a szczyt przy 230, to może nawet 5 czy 6 do 1. Czyli zdarzają się takie okresy, kiedy ceny są niezwykle zawyżone w stosunku do pewnej średniej swojej historycznej i odwrotnie, kiedy ceny są bardzo zaniżone. Ja sobie zadałem trud, następny slajd poproszę, i po dostępnych indeksach dorysowałem do pierwszego kwartału 2022 wykres ten cenowy. Ale zanim do niego dojdziemy, to zwróćmy uwagę, że te wzrosty między dołkami a szczytami to trwały, proszę Państwa, po 120 lat. To są bardzo długie cykle, a sięgały 600%. Mówimy tu w realnym pieniądzu, nie w nominale, tylko w takim pieniądzu, no, nazwijmy go złotym. A spadki sięgały 88%. Też w bardzo długim okresie, to mówimy tu o okresie 100 lat spadków. I ponownie był wzrost 560 i znowu 80% spadku. I to, co obserwowaliśmy od 1950, to jest okres bardzo niskich stóp procentowych. No, może przesadziłem później, bo w 70-tych były najwyższe, w 80-tych, tam koniec wojny w Wietnamie, przecież okienko Nixon zamknął, tak? Tam były wysokie stopy. Ale ostatnio te szaleństwa na stopach procentowych, które są sztucznie zaniżane, wystrzeliły te indeksy o 900% w górę. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że korekty są dalej dosyć głębokie, sięgające 50%, a ten kryzys 2007 to był spadek o 25% w realnych cenach. Czyli no co z tego wykresu wynika? Jak wrócimy do okresu... Żeby zataniało. Oczywiście. Jak wrócimy do okresu podwyższonych stóp procentowych przez wiele lat na poziomie 5%, to te ceny są raczej trudne do utrzymania. W Amsterdamie, może w Polsce, nie. Tego nie wiemy. Tam w zeszłym roku, chyba w końcówce 2021, to chyba ceny
mieszkań w Amsterdamie czy budynków w Amsterdamie wzrosły 100% chyba rok do roku. Tak jak i w Nowej Zelandii. O 100% w ciągu roku. Więc tam korekta będzie bardzo ostra i bardzo głęboka. Proszę zwrócić uwagę, że mimo, że to tak groźnie wygląda, to jest polski rynek, to te spadki roczne są nie takie znowu wielkie. To jest w nominale powiedzmy 4%, 5%, a w realu 6%. To jest też związane z kwestią, jaka jest inflacja. No jeżeli by dzisiaj spadek na nieruchomościach był 5% w nominale przy inflacji 20%, no to mamy rocznie 25% utraty wartości nabywczej, prawda? Rocznie. Czy tak będzie? Myślę, że nie. Myślę, że spadki mogą być. To będzie zależało bardzo dużo od tego, co się wydarzy na Ukrainie, czyli od zdjęcia lub ryzyka systemowego, który się w tym obszarze pojawił, Europy Środkowo-Wschodniej. Jak przegra Ukraina wojnę, ratuj się kto może. A jeżeli wygra wojnę, to ten nacisk związany z lękiem na rynku ucieknie i inwestorzy zachodni tu wrócą z inwestycjami, a więc i sytuacja na rynku nieruchomości się poprawi. Natomiast proszę jechać dalej, tam będzie wyjaśnienie tych moich tez, skąd się one wzięły. Proszę zwrócić uwagę, że ta bańka 2007 to przy pensjach w granicach 2. Tutaj jest tak, łączne dochody pary zarabiającej po przeciętnym wynagrodzeniu. Czyli wtedy, jak te pensje były tam 4,5, to ceny były 8, czyli dwukrotnie przekraczały tą możliwość jakby zakupu. A dzisiaj, czy ta bańka, to był styczeń 21, to już stara dana jest. Ale dzisiaj pensja jest 6, tak mówiłem, 600 czy 6700, czyli 13400 to jest, byłaby tania wycena metra, mówimy. Tu jest 7 miast w Polsce największych. Czyli powiedzmy, wszystko co poniżej tych dwóch pensji, to by było już w zasadzie tak tanio nigdy nie było, prawda? W tej historii tu narysowanej. Inaczej mówiąc, mieszkania wcale tak nie podrożały. Dostępność mieszkań w stosunku do zarobków wcale się nie pogorszyła. Kredyt jest super opłacalny, bo ma silne ujemne stopy procentowe pod warunkiem, że się ma płynność i możliwość jego spłacania. Więc nie powinno być może aż tak źle, bo mieszkania relatywnie nie są wcale, nie mają wcale wygórowanych cen. Proszę następny slajd. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego był 2007-2008. To jest ekspansja kredytowa na rynku mieszkaniowym. Później były spadki w poziomach kredytu. Po lewej są miliardy, prawda, złotych. Doszliśmy tutaj do 40 paru miliardów złotych w 2008 roku. Tam płynęły pieniądze, ale w tej chwili, zobaczymy, będzie zaraz wykres, potem przestały płynąć. W 2009-2010 nie płynęły już w rynek tak intensywnie. No to musiało spowodować silną korektę cenową. W nieruchomości pieniądze, tam pamiętacie, było 2000, tutaj mamy wartość wielokredytów hipotecznych w miliardach złotych. Proszę zobaczyć, w 2008 70 miliardów. Potem spadło, no może nie o połowę, ale znacznie, 2013-2014 dołek. W 2021 90 miliardów prawie było, stąd jest ten wyszczał cenowy końcem 2021 roku, przeniósł się na 2022 początek. A następny slajd poproszę. No teraz podobno mówię, że 70% spadły ilości udzielanych kredytów. Pan jest od tego specem, to pan wie najlepiej. Mówiąc inaczej, pieniądze nie płyną w nieruchomości. Nie płyną tam pieniądze. Płyną gdzie indziej. Pokazywaliśmy w obligacje, jak płynęły, prawda? Płyną gdzieś na boki, może w złoto, może w waluty, ale nie płyną w rynek nieruchomości. Co tu się jeszcze dzieje? To są kraje chyba OECD. Ja, przepraszam, bez okularów to słabo widzę. Ale zdaje mi się, że jak to rysowałem, to były kraje OECD. W każdym razie szczyty wycen nieruchomości. Ale to są kraje OECD. 74, 90, 2007, czyli 16-17 lat, co tyle czasu były szczyty. 2007, a my mamy 22, czyli to jest 13, tak? 15 rok mam, mija, nie? No.
Wniosek jest dla mnie oczywisty. No. Zbliżamy się do cyklicznego szczytu w państwach rozwiniętych OECD. Jesteśmy bardzo blisko, może nawet już po szczycie, trudno mi powiedzieć. To jest ten kanał taki z taką czerwoną linią jakby oscylującą. Natomiast proszę zwrócić uwagę, w tle są rysowane takie zagęszczone linie, prawda? To są poszczególne państwa. Niektóre państwa gwałtownie wywaliły szczyty, prawda, cenowe przy tych szczytach OECD, a potem gwałtownie spadały, a niektóre łagodniejsze. Moim zdaniem teraz na rynku no, Nowa Zelandia to będzie przewodziła w spadkach. Tam chyba już spadły ceny o 30%, jak nie więcej. Anglia będzie kolejnym krajem wiodącym, jeśli chodzi o spadek cen nieruchomości. No, Ukraina, no to wiadomo, ale to nie jest OECD. W Rosji nie znam tego rynku, nie wiem, czy tam są dostępne dane, ale też boję się, że kto będzie chciał tam inwestować w nieruchomości w Moskwie w tej chwili. Natomiast takich szaleństw na rynkach dalekowschodnich nie ma. Tam też inflacja jest dużo niższa statystycznie. Proszę następny slajd. Tu jest pewna dygresja, którą trzeba zrobić. No, ja to mówię na takim przykładzie piekarni, który jest w miarę, powiedzmy, dobry. Są wysokie stopy, na tyle wysokie stopy, że się nie opłaca wziąć kredytu na budowę piekarni, bo się nie zwróci. Ale nasz wujek ma pieniądze, a na piekarni jest duży obrót, prawda? Codziennie się towar sprzedaje, bo się kupuje mąkę, pracę, prąd, coś tam, sól, a na drugi dzień się sprzedaje chleb, więc nawet jak się zarabia na tym ułamek procenta, powiedzmy 1% dochodu z danego dnia jest, z towaru, pracy, energii, sprzedaży chleba, to mamy 360 dni w roku, tam niektóre wolne, 350, czyli 350% zarobimy w skali roku, prawda, z kapitału, z obrotu kapitału. Więc wujek nam dał kasę i mamy z tej piekarni taki zysk, że jesteśmy w stanie mu zapłacić, powiedzmy, 20% oprocentowania tej pożyczki, którą nam udzieli. I jeszcze zostaje. Co się teraz stanie, jak się pojawią tanie kredyty przez banki udzielane? Typu 5% i niżej. No powstaną dwie piekarnie. Muszą się tym rynkiem podzielić. Czyli już nie będzie 360%, tylko 150%. Jak jeszcze dwie powstaną, to już nie będzie 150%, tylko 60%. Aż dojdziemy do takiej ilości piekarni, że one wszystkie chodzą koło zera. Prawda? Zysk krańcowy się pojawi. W całą nadwyżkę przychwycą banki, a piekarze, robotnicy chodzą za friko, za gołą pensję. I na tym polega rynek niskich stóp procentowych. Przy rynku wysokich stóp procentowych bierze się kredyty na inwestycje tylko i wyłącznie o bardzo wysokiej stopie zwrotu i dużym prawdopodobieństwie uzyskania. Czyli na bardzo pewne inwestycje. A takie inwestycje bardzo pewne to są inwestycje, które są niezbędne na rynku, że wiadomo, że się je kupi. Jak nie ma wody, to budowa wodociągu musi się opłacić. Jak nie ma chleba, to otworzenie piekarni albo zasianie pól musi się opłacić. Jak ludzie nie mają gdzie mieszkać, bo się dom spalił, czy miasto się spaliło, to budowanie budynków musi się opłacić. Te najbardziej potrzebne rzeczy, te kluczowe potrzeby, jak są zaspokajane, to zysk jest pewny. I proszę zwrócić uwagę, jak to wyglądało historycznie. Mamy porównanie krajów w danym okresie o maksymalnych stopach procentowych i o minimalnych stopach procentowych. W różnych obszarach i w różnym czasie. Żeby się nie rozwodzić, no weźmy mieszkania. Największy zysk był w Norwegii, gdzie były najwyższe stopy procentowe, a najmniejszy zysk był w Japonii, gdzie były najniższe stopy procentowe. Czyli niska stopa procentowa w zasadzie zabija możliwość uzyskiwania zysku z najmu nieruchomości. I tak jest z obligacjami, tak jest z akcjami, tak jest z mieszkaniami w dłuższym, w krótszym horyzoncie. To jest do przestudiowania, czyli czas podwyższonych stóp procentowych wcale nie jest złym czasem dla inwestycji.
To, co się tam nawrzeszczało przez te ostatnie lata, że niskie stopy powodują pobudzenie gospodarki, to może to jest i prawda w krótkim terminie, ale w długim terminie zwroty, zyski z inwestycji spadają, a więc wcześniej czy później musi nastąpić proces kłopotów na rynku związanych z niskimi uzyskiwanymi stopami zwrotu, a więc z recesją. Proszę następny slajd. Proszę zobaczyć, co tu się działo historycznie od 2011 roku, od roku tego dołka po kryzysie, po kryzysie 2007-2008. To jest stopa realna. Czarna to jest w Polsce. Była 3, potem spadła do 1. W 2019 zaczęła wyraźnie się obniżać poniżej 0. To jest rynek, to jest rysunek tylko do czerwca 2021, gdzie była minus 5, a teraz jest minus 11, prawda, jakbyśmy policzyli. Proszę zwrócić uwagę, że na chwilę Ameryka między 2017 a 2020 do COVID-u była w obszarze dodatnich stóp procentowych, realnych, ale niewysoko, około 1%. Natomiast wszystkie pozostałe państwa typu Europa, czyli Niemcy, Hiszpania i strefa euro jako całość, były na ujemnych stopach procentowych w granicach minus 2%. Te gospodarki były, mówiąc krótko, na kroplówce. Na kroplówce. Proszę następny slajd. To tylko ilustracja, nie będziemy tego analizować. Te 6, to jest plus, rozbudowane to jest do 7 spółek, straciły 3,94 biliona dolarów. Ja sobie tej kwoty nie mogę wyobrazić. Powiem tylko tyle, że cała giełda papierów wartościowych to jest około biliona, ale złotych, a więc to jest 210 miliardów dolarów. A tylko te 6 spółek technologicznych straciło 3,94 biliona dolarów. Zaraz to omówimy szerzej. Proszę następny slajd. O, i cofamy się, żeby nie musimy go wyświetlać, żeby to nie narzucać się naszym słuchaczom. Do tych stóp możemy tam wrócić, bo to będzie jakby podsumowanie, powolutku się będziemy zbliżać. Ale nie musimy, może nie być ten obraz. Tak jak Stany Zjednoczone eksportują inflację, bo mają pieniądz światowy, dolara, mogą w dowolnej ilości go drukować, w cudzysłowie oczywiście, czyli mogą nadwyżki finansowe lokować za granicę. Ludzie kupują obligacje amerykańskie, rozliczona ropa jest w dolarach. 80% rynku światowego jest rozliczane w dolarach. 20% jest rozliczane w euro, a cała reszta to są tam rozliczenia sięgające ułamków procent. Nawet yuan, ten renminbi chiński, to jest tam zaledwie powiedzmy 3-4%. Pieniądzem światowym w dalszym ciągu jest dolar. No, tu jest wojna o jego jakby zdjęcie z tego piedestału. I tak jak Stany eksportowały inflację na cały świat poprzez możliwość drukowania bezkarnego swojej waluty światowej, tak kraje Dalekiego Wschodu importowały deflację na cały świat. I te dwa czynniki się zderzały. Dlaczego deflację? Bo miały tanie energię, zanieczyszczały środowisko, miały tanią energię z węgla, bo miały tanią siłę roboczą i przysyłając towary tanie do Ameryki, do Europy, zabijały rodzimą konkurencję, zalewając tanimi produktami swojego przemysłu te obszary i pogarszały konkurencyjność tych gospodarek. W rezultacie te dwa elementy się jakby zderzały, czyli eksportowana inflacja przez Stany Zjednoczone za pomocą dolara i eksportowana deflacja przez kraje Dalekiego Wschodu przez tanie produkty. One się zderzały na rynku w Europie, na rynku w Stanach Zjednoczonych, no na innych też. I utrzymywały bardzo niski poziom inflacji. Wręcz można powiedzieć deflację. Przecież jeżeli ceny elektroniki spadają, jeżeli ceny tam, nie wiem, samolotów nie rosły, czy powiedzmy czegokolwiek nie rosły przez długi okres czasu, no to w zasadzie jest gospodarka ze swojej natury jest deflacyjna.
bo teoretycznie pan powinien produkować coraz bardziej wydajnie, a więc coraz taniej. No, zalewając rynek produktami, więc w zasadzie naturalnym procesem kryzysowym jest deflacja. To mieliśmy w latach 29-30 w Stanach Zjednoczonych, kiedy to deflacja zmasakrowała gospodarkę, nie inflacja. Deflacja. Inflacja pojawiła się dopiero później na skutek załamania się całej gospodarki wywołanego deflacją. I te dwa procesy się ścierały. To jest oczywiście związane z globalizacją i z rozszerzeniem łańcuchów dostaw. I teraz i pandemia, i wojna na Ukrainie, i napięcie w Chiny, Stany Zjednoczone, do czego doprowadzają? Do rozcinania tych łańcuchów. Czyli zanikł czynnik deflacyjny eksportowany z Dalekiego Wschodu na świat zachodni. Są problemy z dostępem do produktów z Dalekiego Wschodu w takim stopniu, w jakim były dostępne wcześniej. A jednocześnie cały czas była silna presja inflacyjna ze Stanów Zjednoczonych, które musiały swój deficyt finansować i tak dalej. I mamy inflację na świecie. To jest skutek. A banki centralne, jak zwykle banki, one w pełni świadome były w 2019 roku, co robią. W pełni świadome były. A jeżeli nie, to tym gorzej dla nich, bo ja wiedziałem, co one robią. To było widać, pokazywałem to na wykresie. Weszliśmy w okres silnych ujemnych stóp procentowych. To się dobrze skończyć nie może. Dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że świat jest w tak potężnym stopniu zadłużony, poziom długu osiągnął już takie rozmiary, po pandemii szczególnie, ale wcześniej też, ten proces zaczął się już dużo wcześniej, że ten dług jest w zasadzie niespłacalny. A już przy deflacji to w ogóle jest niespłacalny. Nie ma tyle pieniędzy na świecie, jakby pan wszystkie pieniądze ze świata zabrał, żeby spłacić te długi, to nie ma tyle pieniędzy. Czyli on jest niespłacalny. Gdybyśmy w tej chwili zażądali spłaty długów, co niektóre banki czasami robią do firm od wszystkich, to po kolei bankrutują. Wszyscy, którzy są zadłużeni, bankrutują. I teraz trzeba ten dług, są dwie zasadnicze metody, żeby się z tej pułapki wydostać. Pierwsza to jest reset tak zwany. Wojna totalna, wszystko z kurzem i zaczynamy od nowa. To nie jest taki rzadki przypadek, powiedziałbym nawet, że to był najczęstszy przypadek w historii. A drugi to jest długoterminowa, utrzymująca się okres podwyższonej inflacji, który pozwoli za pomocą silnie ujemnych stóp procentowych pozbyć się tych długów, bo spłaca się pieniądze mniej wartym niż się zaciągało kredyt. To jest łagodniejsza forma, bardziej długotrwała, która do tego samego doprowadzi. Jak to się pozbędziemy tych nawisów kredytowych, to świat już taki nie będzie, jak był. Ten świat, który znaliśmy, pan zna jako młody człowiek, to on już taki nigdy nie będzie. Będzie nowy. Ja sądzę, to jest teza. Ja nie wiem, może ja mam rację, a może nie. To niestety pan się przekona, ja mogę nie zdążyć. To się stanie za naście czy za 10 lat. Wejdziemy w okres normalny, czyli stóp procentowych 5,5-6%, a inflacji 0,2%, czyli realnych stóp procentowych 3-4%. Oby mam nadzieję, że to się stanie. Albo będziemy tak jak w okresie rozpadu Cesarstwa Rzymskiego między 7 wiekiem a 14, gdzie chaos. Drogi zarosną chwastami i wrócimy do gospodarek lokalnych zamkniętych, tak jak było w średniowieczu. Nie wiem, no tak, czas pokaże. Ale ten świat, który był światem nienormalnym. Stopy procentowe ujemne w granicach 2% to nie są normalne warunki do działalności gospodarczej. Więc podsumowując, ci, co umieli się ustawić i będą mieli wiedzę, żeby się ustawiać na kolejne okresy, to się ustawią i oni przetrwają. Mówimy tu o finansowym przetrwaniu. Ci, którzy mają małą wiedzę i słuchają się telewizji, no to będą za każdym razem płacili tą cenę, bo zawsze tak jest, że szerokie społeczeństwo płaci największą cenę. Będą dalej tą cenę płacić,
obrony przed inflacją w zasadzie nie ma na dłuższą metę. Natomiast sądzę, że jesteśmy w okresie na rynku nieruchomości przed, ja, mogą nawet ceny nominalne rosnąć. Jak będzie inflacja 20%, a ceny będą rosły 5%, no to będziemy mieli realne spadki 15%, prawda? No, 3 lata i mamy spadek w połowę. Może tak być. Może tak być. Kluczem jest Ukraina. Rozwiązanie sytuacji na Ukrainie z Rosją. To jest klucz. Dlatego, że my podlegamy bardzo silnym migracjom kapitału zachodniego w ten obszar cały. Jak wybuchła wojna, kapitał się ewakuował z tego terenu. Jak ta wojna się skończy, to kapitał napłynie z powrotem do tego terenu. Intuicyjnie czuję, że się zbliżamy do jakichś dołków na giełdzie. Może w przyszłym roku, a może nawet już mieliśmy w październiku, nie wiem tego. Czuję, że czas nieruchomości się w długim terminie skończył, tego szału na nieruchomości się skończył. Wrócą do normalności, wie pan, takie rzeczy jak oszczędzanie, bo się zacznie opłacać, jak będą stopy dodatnie. Jakieś nowe technologie, o których ja nie mam dużego pojęcia, ale myślę, że gospodarka się bardzo szybko będzie rozwijała w stronę tych nowych technologii, czy biochemii, różnych właśnie takich bioenergetycznych kwestii, samej energii, energii atomowej. Nie ma innej drogi. Myślę, że to jest neutralny, powiedziałbym, scenariusz, ani nie pesymistyczny. Ja nieruchomości nie sprzedaję. Z prostej przyczyny. No, sprzedam, dostanę gotówkę i wstanę się, będę w sytuacji, w której są ci ludzie z pieniędzmi, którzy się martwią, co teraz, prawda? Jeżeli zacznie się silny spadek inflacji na wiosnę, silny, wyraźny, będzie powiedzmy 18, 16, 14, 10, poparty bardzo silnym spadkiem PPI, czyli Producers Price Index, nawet w obszary ujemne, to wtedy warto będzie paradoksalnie, jakby się warunki nie zmieniły, kupić obligacje indeksowane inflacją z powrotem czteroletnie. Bo dostanie pan 7% przy inflacji 8%, a następny rok dostanie pan inflację plus 1%, jak ona spadnie do 5%, to pan dostanie 6%. I będzie pan już w 1%, powiedzmy, przedziale dodatnich stóp procentowych. No ale to jest spekulacja, no tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie. Idą czasy, moim zdaniem, rynków kapitałowych z powrotem. No chyba tyle, nic mądrzejszego tu nie wymyślę. Chyba, że pan ma jeszcze jakieś pytanie. Ja w zasadzie chciałbym jeszcze się odezwać do naszych odbiorców, ponieważ już ci, którzy z was, którzy nie znali pana Ryszarda, myślę, że rozumieją, z kim mamy tutaj do czynienia, z osobą o ogromnym doświadczeniu, nie tylko i wyłącznie gdzieś tam oczytanym, ale przede wszystkim doświadczeniu wywodzącym się z praktyki. Więcej na temat tego, o czym pan Ryszard mówił, można przeczytać zarówno w Drodze do Zamożności, jak i w Tajemnicach Pieniądza. Ostatni raz apeluję do was, ponieważ no, dla mnie, słuchajcie, ja tę książkę czytałem 4 albo 5 razy i za każdym razem, gdy ją czytałem, czegoś nowego się dowiadywałem, ponieważ jest tam taka kulminacja doświadczenia pana Ryszarda, ale też kart historii związanych z cyklami koniunkturalnymi, ze złotem, z nieruchomościami, no, że po prostu warto ją studiować niejednokrotnie. Także odsyłam was do tej książki, do książek w zasadzie pana Ryszarda. Link do sklepu, gdzie można nabyć te pozycje, znajduje się w opisie pod filmem. A ja mam jeszcze do was, moi drodzy odbiorcy, prośbę. Jeżeli macie jakieś pytania do pana Ryszarda, piszcie je proszę w komentarzu, ponieważ prawdopodobnie to nie jest nasze ostatnie spotkanie z panem Ryszardem. Dla mnie pan Ryszard jest mentorem i sądzę, że dla wielu z was również może być, także zadajcie proszę pytania, a ja zrobię co w mojej mocy, żeby ściągnąć pana Ryszarda tutaj jeszcze raz na kanał i porozmawiać o równie ciekawych zagadnieniach jak te dzisiejsze. Także panie Ryszardzie, film jest już naprawdę długi, wiem, że pan też jeszcze ma dzisiaj co robić, także nie będę pana już dłużej trzymać. Bardzo dziękuję za spotkanie tutaj, za podzielenie się wiedzą. Dla mnie to był zaszczyt.
Także dziękuję, panie Ryszardzie, jeszcze raz. To dla mnie też był zaszczyt, że jeszcze ktoś w ogóle chce starego dziadka słuchać, który, prawda, no nie jest żadną postacią istniejącą na jakichś szerszych forach. Tak jak pan powiedział, trochę wiedzy mam, zdobytej na błędach swoich, na przemyśleniach, na przeczytanych wielu książkach z tej dziedziny. Nie mam wykształcenia formalnego, ekonomicznego, ja jestem inżynierem, ale lubię się dzielić wiedzą, właśnie z tego powodu też napisałem te książki, żeby ułatwić innym tą drogę, która mi zajęła tam 20 lat, żeby niektórzy mogli ją przejść w 2 lata, powiedzmy. Miłego dnia życzę, udanych inwestycji i wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!